24 października w swoim domu w Londynie w wieku 100 lat zmarł pułkownik Zbigniew Makowiecki, ostatni kawalerzysta kampanii wrześniowej 1939 roku, walczący u boku generała Kleberga w bitwie pod Wolą Głowską. Pułkownik Makowiecki niejednokrotnie gościł w gminie Adamów. Był honorowym gościem uroczystości rocznicowych, a ostatnią bitwę kampanii wrześniowej wspominał tak. Myśmy działali jako brygada kawalerii, która rosła w siły w miarę postępu kampanii. Rosła w siły dlatego, że inne brygady były tak jak i nasza rozsypywane i zbiegały się i były znowu rozproszone i znowu się zbierały, ale w tym zamieszaniu ciekawa rzecz, żołnierz szuka dobrego dowódcy przede wszystkim, a niekoniecznie własnego, jeżeli ma wybór. I tak się zdarzyło, że nasz dowódca, generał Podchorski, był świetnym żołnierzem, znanym już zresztą sprzed wojny też, że jako świetnie zapowiadający się dowódca wielkiej jednostki kawalerii, i on rósł w siły. I to była grupa, która walczyła pod nazwą Zaza. Zaza to było rodzinne przezwisko Zygmunta Podchorskiego generała, prawda? I myśmy szli już na południe i idąc na południe spotkał się nagle z dużo większą i dowodzoną przez starszego oficera generała Kleberga grupą po lesie. I dwoje generałowie się spotkali i ustalili, że ponieważ generał Kleberg jest starszy, to włączył grupę Zaza pod swoją komendę. Prawda? I w ten sposób stworzyliśmy to, co ciągle zachowało nazwę Polesie. I tak przeszliśmy, wydaje się, przede wszystkim taką rzeczkę Czyśmienicę i weszliśmy w kraj, na którym mieliśmy przejść do historii kampanii wrześniowej, do czterodniowej czy pięciodniowej bitwy w rejonie Kocka, ostatniej bitwy. Prawda? Wszyscy myśmy byli w pełni podziwu dla tej piechoty, która walczyła. Powiedzmy, że to były coś w rodzaju tyłowych. Niektóre były bardzo dobre oddziały, niektóre niewypróbowane. Ja mówię w tej chwili o grupie Polesie, tej oryginalnej grupie Polesie. Między innymi był jakiś dosyć duży taki batalion marynarzy, który nie można oczekiwać, że byli dobrzy. Oni byli dobrzy na morzu, nawet na rzece, prawda? Ale niekoniecznie w polu, w walce piechoty. Okazali się wspaniali. Myśmy mogli obserwować tę piechotę, widzieliśmy, jak wspaniale działała, zupełnie jak w natchnieniu, zupełnie jak na mszy jakieś, prawda, przepisowe, jakbyśmy się przed jakimiś dyplomatami zagranicznymi chwalili, jaką mamy piechotę, tak sprawnie walczyła na naszych oczach. I dochodzimy do tego. Wiadomo, że tu trwały walki, wiadomo, że trwały przez 4 dni i na 5. dzień generał Kleberg podjął decyzję kapitulacji. Prawda? I to jest teraz coś, co mam okazję właśnie dodać do tej historii, bo ta jest właściwie jakby nie tyle nieznana, ale ignorowana przez historyków, ale przeżyta przez nas. Mianowicie generał Podchorski powiedział generałowi Klebergowi: panie generale, ja rozumiem, że wy się musicie poddać, bo nie macie amunicji, nie macie bandaży, już jesteście potwornie zmęczeni marszem blisko 300-kilometrowym z dawnej granicy Polski aż do centrum Polski, prawda? Także oczywiście, że rozumiem to i to była jedyna decyzja, jaką pan generał mógł podać. Ale my mamy konie i my z tymi końmi wobec tego oderwiemy się od pana generała i będziemy szli dalej na południe z nadzieją na dotarcie do granicy węgierskiej i służenia dalej interesom polskim w walce, ale już poza granicami kraju. Co oczywiście na masową skalę się okazało, że tak będzie, prawda? I wydał rozkaz do swoich pułków wszystkich. Przekroczyć Czyśmienicę i wszystkie pułki mają się zebrać ogólnie w lasach Zawada, skąd będziemy maszerować na południe. Ale później generał Podchorski, który miał jeszcze w dyspozycji samochód, najechał w wielu punktach i on zobaczył, że jesteśmy okrążeni i wobec tego, oddając się tej filozofii generała Kleberga, że to już jest marnowanie krwi po prostu, prawda? Jeszcze próba ataku zupełnie beznadziejna. Myśmy byli też już w opłakanym stanie po miesiącu, przeszło miesiącu tych walk. I odwołał ten rozkaz.
Prana i podporządkował się. I na tym się kończy historia. Nawet jeżeli wspomniała o tej decyzji generała Potrockiego, nawet nie warto, bo zdawałoby się Natomiast ona zagrała w pewnym momencie dla naszego pułku, trzeciego pułku strzelców konnych, który wyruszył zgodnie z tym rozkazem. Szedł w kierunku tych lasów Zawada. Rozkaz ich nie dosięgł, bo myśmy już rozstrzelali przez Niemców radio. Nasz pułk nie dowiedział się nigdy. Oficer łącznikowy nas szukał już w zapadających ciemnościach i nas w tych właśnie zapadających ciemnościach nie złapał. I myśmy poszli w te lasy i nadzialiśmy się, wpadliśmy w zasadzkę niemiecką. Byliśmy stłoczeni we wsi Kalinowy Dół, tak stłoczeni, że nie można było dosiąść koni, prawda? Nie można było obrócić tych koni, bo taki był tłok w tym. A Niemcy otworzyli na nas ogień z głębi wsi, ogień z karabinów maszynowych. No i tam się działy rzeczy, powiedzmy, jakieś tam dandyjskie, bo nie można było ani sformować się do żadnego szyku, prawda? Konie nie mogły się obrócić, i konie były jakieś mądrzejsze niż ludzie, bo domyśliły się, że można stanąć na tylnych nogach i obrócić na tylnych nogach, i one to robiły. I w końcu ruszyły do jakiejś panicznej ucieczki. A my między nimi, bronieni przez ich ciała przed działaniem tego karabinu maszynowego i Niemców strzelać do nas z boku, stąd myśmy nigdy nie liczyli, iluśmy ludzi. Wiemy, kto zginął, ale nie wiemy, ilu zginęło, prawda? Ale jeżeli nas zginęło mniej niż mogło zginąć, to dzięki koniom, bo myśmy nie tylko się chowali, jak one padały, ale daliśmy się wtedy ciągnąć przez nie, kiedy one zaczynały uciekać z tej wsi. Uciekliśmy w las, prawda? I to był koniec nasz. No i koniec końców nawet sformował się troszkę tak jakby grupa żołnierzy. 9 zdaje się było, 4 konie przyłapane w tym bałaganie. Ale to był ciągle pułk. Pułk, który skoro z dowódcy pułku, znaczy zastępcy dowódcy pułku, normalnie pułkownika Platonowa, był sztandar i było 9 strzelców konnych, prawda? Idziemy szukać pułków, które miały. Oni myśleli ciągle, że ten rozkaz obowiązuje, że w tych Zawadach zameldują się generałowi Podhorskiemu, że przybyli. No, błąkali się po lesie, a się dowiedzieli, że nic z tego nie wyszło. Pułkownik Zbigniew Makowiecki urodził się 11 kwietnia 1917 roku w Petersburgu. Od 1920 roku mieszkał w Warszawie. Służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Następnie został przeniesiony do rezerwy 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Tuż przed wybuchem II wojny światowej został zmobilizowany do 3. Pułku Strzelców Konnych imienia hetmana Stefana Czarnieckiego. W barwach Strzelców Konnych przeszedł cały szlak bojowy kampanii 1939 roku. 30 września tego roku, podczas uroczystości w Woli Głowskiej, decyzją ministra obrony narodowej otrzymał stopień pułkownika. Z pułkownikiem Makowieckim wielokrotnie spotykaliśmy się, a on chętnie wypowiadał się przed naszą kamerą. Gościliśmy też na jego 100. urodzinach. Ten materiał chcemy teraz Państwu przypomnieć. W 3. Pułku Strzelców Konnych melduje kompanię honorową 15. Brygady Zmechanizowanej, poczty proporcowe, poczty sztandarowe do rozpoczęcia uroczystej gali z okazji 100. rocznicy urodzin pana pułkownika. Z tobą! Z tobą!
Na jubileuszu gościli między innymi przedstawiciele gminy Adamów. Dzisiaj delegacja z gminy Adamów oraz powiatu łukowskiego przybyła na zamek w Suchej Beskidzkiej. Na Zamku Suskim odbędzie się dzisiaj szczególna uroczystość, ponieważ będziemy czcić jubileusz setnych urodzin pułkownika Zbigniewa Makowieckiego. Pułkownik Zbigniew Makowiecki należy do ostatnich żyjących już Kleberczyków. W 1939 roku walczył pod Wolą Głoską pod Kalinowym Dołem w 3. Pułku Strzelców Konnych, który 6 października tegoż 1939 roku zakończył swój bój, kończąc tym samym okres kampanii polskiej 1939 roku. Przyjeżdżamy tutaj, aby oddać hołd. Hołd człowiekowi, który dla nas jest osobą, dla naszej gminy jedną z najważniejszych. To dzięki niemu nasze między innymi dwie szkoły, gimnazjum w Zespole Szkół Woli Głowskiej nosi imię Pułku III Strzelców Konnych, a gimnazjum w Adamowie nosi imię Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie. W obu tych uroczystościach pan pułkownik uczestniczył, przylatując do nas specjalnie z Londynu. Dziś my jesteśmy tutaj, bo nie wyobrażam sobie, żeby gmina Adamów, delegacji z powiatu łukowskiego na czele z panem radnym Karolem Ponikowskim nie było. To, co chcieliśmy dzisiaj panu pułkowniku ofiarować, to jest jego sylwetka, którą stworzył nasz lokalny rzeźbiarz, pan Tadeusz Adamski. Ta sylwetka pana pułkownika jest wzorowana na jego zdjęciu z 1939 roku. I jeszcze jako porucznika i myślę, że pan pułkownik bardzo się z niej ucieszy. Zbigniew Makowiecki razem z 3. Pułkiem Strzelców Konnych walczył m.in. pod Wolą Głowską. Po kapitulacji Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie trafił do niewoli, w której przebywał do 1945 roku. Następnie wstąpił do 10. Pułku Dragonów w 1. Dywizji Pancernej, gdzie w 1947 roku został zdemobilizowany. Uroczystości jubileuszowe zorganizował pułkownikowi Zbigniewowi Makowieckiemu szwadron Toporzysko w barwach 3. Pułku Strzelców Konnych. Pan pułkownik Makowiecki, który obchodzi dzisiaj swój jubileusz, jest dla nas w zasadzie dziadkiem. Szkolił nas, pokazywał nam wiele pamiątek historycznych, opowiadał nam o tradycjach, o zwyczajach, opowiadał o etosie kawalerzysty, ale też o honorze, o miłości do koni, miłości do kobiet. Pan pułkownik Makowiecki był z nami bardzo często. Był na naszych ślubach, był też na pogrzebach naszych rodzin. Pan pułkownik przejechał z nami też wrześniowy szlak. Coś, co było bardzo trudne dla nas. 33 dni w siodle, ponad 700 kilometrów. I my, stosunkowo młodzi ludzie, między 20 a 40 rokiem życia, ciężko to znosiliśmy. On w wieku 90, wtedy 2 lat, przejechał ten szlak bojowy razem z nami i podziwialiśmy jego wielki hart ducha. Dzisiaj obchodzimy rocznicę 100-letnich dni urodzin pana pułkownika. Nosi on sobie podpułkownika Wojsk Polskich, ale dla nas, strzelców konnych, jest naprawdę marszałkiem, ponieważ pod buławę marszałkowską swoich czynów zagarnął nasze serca. Na urodzinach pułkownika Makowieckiego, oprócz najbliższej rodziny, obecnych było wielu dostojnych gości, reprezentujących władze państwowe i samorządowe. Obecni byli również przedstawiciele batalionu dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, który kultywuje tradycję 3. Pułku Strzelców Konnych na czele z dowódcą, generałem brygady Jarosławem Gromadzińskim. Pan pułkownik Makowiecki jest z tego pokolenia, które w sercu nosiło Bóg, honor i ojczyzna. Nie tylko na sztandarach pułkowych, ale w sercu. I w próbie, a wojna była tą próbą, stanęli i nie zawahali się ani krwi, ani życia, nie szczędzi dla obrony ojczyzny. Więc jest to
bohater i tak go młode pokolenie postrzega. I jest wzorem do naśladowania dla tych młodych żołnierzy. Żołnierze, mój pierwszy batalion dowodzenia przejął tradycję pułku pana pułkownika i to jest ta więź pomiędzy historią a współczesnością. Łatwiej żołnierzowi jest uwierzyć w tę tradycję, łatwiej jest oddać swoje serce i zrozumieć, dlaczego to pokolenie tak postąpiło, gdy spotyka takiego człowieka, jakim jest pułkownik Makowiecki. Pan pułkownik Makowiecki jest najlepszym symbolem tego, do czego żołnierz powinien dążyć, czyli do tych trzech złotych: Bóg, honor i ojczyzna, i tym zasadom należy być wiernym. Batalion dowodzenia w ubiegłym roku podczas obchodów 77. rocznicy ostatniej bitwy kampanii wrześniowej otrzymał replikę historycznego sztandaru 3. Pułku Strzelców Konnych właśnie z rąk pułkownika Zbigniewa Makowieckiego. Sztandar ufundowali mieszkańcy gminy Adamów. Hej, hej. Yeah.